Siemanko i cześć tym, którzy to później na YouTubie włączą. Dziedzictwo Hogwartu, komnata tajemnic została znów otwarta. I tu akurat na plus jest start, bo pamiętam, że ostatnio skończyłem w trakcie questu, misji głównej. Jestem w jakimś zamku. Jakoś sobie to bym przypomniał. A i owszem, wielki donżon, siemka. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę, bo sobie tutaj przełączę tryb wydajności. Cyk. Dobra. Nie wierzę, że nie udało mi się prześliznąć przez drzwi razem z Nati. Muszę znaleźć inne wejście i spróbować dostać się na dach. Aha, dobra, pamiętam. Z Nati próbowaliśmy się tam dostać do tego zamku. Ona przeszła przez bramę. Czy ona próbuje przez bramę przejść? Nie, ja jej otworzyłem bramę, jej się udało, a mi się już nie udało. I idę górą. No i dobra. Tutaj pamiętam, miało się trochę skradać. Nic się przyda. Czy ja to gdzieś schowałem? Aha, tak, ona przeszła przez tą bramę, a ja muszę przejść tędy. Revelio. Nie ma nikogo. O cóż chodzi z tą skrzynią? Aha, ja ją tam skądś zabrałem. A nie, ja mam tam ją zepchnąć. Jakoś to się do przodu, do tyłu dawało, nie pamiętam. Tak jest obrót. V do przodu. Nie, V to do tyłu. O, 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 o. Yeah. Jak gierki w Gwiezdne Wojny. Harry Potter. Revelio. Znaczy nie, Gwiezdne Wojny Lego chodziło. Te gry Lego Harry'ego Pottera. Tam też czasami takie zagadki były. Okej. Okay. Pewnie muszę tu po środku postawić jako ostatni. Jak to teraz puścić, żebym... Levioso! O! Not the safest place to sneak into. A, mamy to. Okej. Idę szybko. Co tu mamy? Pieniążki. Co, nic tu nie było? A ja go mogę ogłuszyć, tylko którym... O, właśnie. Ha. Trochę mu się padło. Kurde, dużo ich. Oj. Widział mnie? Jak to? Kurde, co ona widziała? I've heard centaurs quieter than you. Get back here,
kurde, myślałem, że zginie. Oh shit, oh shit. Knew I'd find you. Reductant. Cicho. Tu jesteś i nagle jup, jup. Dobra, 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 dobrze, dobrze. I drugi. Ten całkiem spoko. Skradankowy element zrobiony w grze, że można ich tak spetryfikować. Czy stream się zaciął? Czy tylko u Claudi się zaciął? Nie, tylko u Claudi. Nie, nadal coś jest nie tak. No to dziękuję za informację, moderatorzy. Już działa. Ale coś sprzycina. Coś się dzieje, tylko co? Zaraz włączę na telefonie i zobaczę, czy powinienem zniknąć na chwilę. Bo mi tu coś nie pasuje. Nic nie zmieniałem. Nie powinno zacinać. Jeśli na telefonie nie będzie zacinać, to znaczy, że to coś u Claudii. Dobra, zobaczymy. Nie no, ogółem na fonie mi nie zacina, ale zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Wydajności i dobra. Jakby zacinało, to daj info. Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. Natty jest łatwiej, to z pewnością. Bo gdzie ona jest? Ja na miotłę nie mogę wejść, ale mógłbym to zrzucić? Tylko co mi to da, że to zrzucę? Luneta? Oj, 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 oj! Wow. Revelio. Ale było blisko. Tu wszystko ładnie wygląda, widać. Mógłbym to... O! Kurczę. Wingardium Leviosa. Oj, oj. Zepsułem. No. Wingardium Leviosa. Jak to obracać, przyciągać? Nie pamiętam, jakieś klawisze to były. Dobra, najwyżej później na dole zbiorę. Oj, 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 oj. You're going home in a wooden box. Tak miało być. Incendio. Accio. Levioso. Protego. Oh, I'm gonna enjoy this. Incendio. Aj, zapomniałem, którym się robi. Czy inne zaklęcia wziąć, bo
Się przed nimi nie schowam, to na pewno. No dobra. A nie, wziąłem dwa razy to samo. To. Confringo. Accio. Incendio. Your poaching days are over. Szybko padli, jak na kłusowników. Dobra, na telefonie mogę wyłączyć, bo widzę, że nie zacina już. A mi coś telefon się zaciął. Dzisiaj chyba jest zły dzień do korzystania z technologii. Z technologii XXI wieku. Alohomora. No te zamki takie niby proste. Jest to taka minigierka, która rzeczywiście nie zajmuje zbyt wiele czasu. Ale też z drugiej strony, no, można to fajnie porównać do Skyrimowej wersji otwierania zamków. Wydaje mi się, że w Skyrimie było to ciekawiej zrobione, bo rzeczywiście wymagało wtedy pokombinowania z tym ułożeniem, zwłaszcza im cięższy zamek. Chociaż rzeczywiście tu są pierwsze poziomy zamków, więc może rzeczywiście te trudniejsze zamki będą jakieś bardziej złożone. Dostawa 4 memortki. Ostrożnie. 3 kuguary sprytniejsze i wredniejsze niż się wydaje. Uważasz na pazury. 5 olbrzymich purpurowych ropów. Zawsze zakładać rękawice. 1 testral. Wiem, że je widzicie. 2 hipogryfy. Mamy namiar, gdzie dorwać parkę. 0 feniksów. Gdzie? 2 hipogryfy. Już jednego złapali. I to był tamten, którego znaliśmy. Którego znamy. Pytanie, czy ja te zwierzątka mam je zabrać? Po co mam je zabierać? Od kłusowników w sumie. Chodź tu. A, złapałem tego niuchacza. No tak sobie siedzą, co się dzieje? I nagle... wciągnięte. No i dobra, czysto. Revelio. Revelio. Czemu na dach? Jeśli się bo na dachu mogą mieć hipogryfa. Kapelusz jakiś. O. Tu jest jakaś skrytka. Astrid, pilnuj moich zapasów, co? Są twoje, jeśli w tajemniczy sposób zniknę. Ten kłamca pozbawił nas naszej własności, więc wziąłem co mogłem i ukryłem to tutaj. 20 przeklętych lat, a potraktowano mnie nie najlepiej niż tych durni. Mnie nie lepiej niż tych durni, co są tu od 2 tygodni. Manfred. Obietnie? No mi na telefonie. A weź odśwież stronę całą. Bo włącz w telefonie i zobacz czytnie. Revelio. Bo w innej przeglądarce.
No chwila, nie zdjąłem kłódki. I co, pozwoli sobie wsiąść na sobie? A, dobra. Ale już ci nie zacina. Nie, teraz zacięło. Nie wiem, co ci tak zacina. O, strzałem, zaklęcie śmierci. Ale fajnie. Oho. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Ale fajnie się lata na tym. Oj, 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 da, fajnie tu się rozbić. O, pociąg jedzie. Dobra, gonimy lokomotywę. Ej, a jak w górę? Patrzcie, mi się chyba leciało w górę. Incredible, isn't it? Trochę klimat jak z filmu. Jak Harry poleciał na tym twardodziobie. Hardodziobie. Gdzie my właściwie lecimy, a nie do Hogwartu? No w sumie puszczamy je. A jeden należał do tamtej dziewczyny. Biały. Chociaż znała go. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it. Klub, jesteś na Wi-Fi dlatego. I will say I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find Rookwood one. Szuka Feniksa. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. No, tego Poppy jednego. Poppy knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Czy co, wzniosło skrzydła zostanie ze mną? Nowy przedmiot. Dla ciebie? Nowy zwierzę. Czyli co? Kaligo. Sterowanie wierzchowcem. C, włącz, wyłącz, marsz. Odleć, galop, zej. No dobra. Jakie mam questy? Profesor Fig jest w komnacie mapy. Muszę z nim porozmawiać o ostatnich zdarzeniach.
No to cóż, to jest... Który to jest quest? Jest ten ze znakami zapytania? I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. No, akurat tu mam jedną misję główną i to chyba już taka kończąca rozdział nawet. Całkiem spoko. Ale fajnie się na tym lata. Można tak za wodę siurnąć. Nie. A można. Pytanie, czy tędy wlecę tam? Nie. Oh shit. Bardzo ładne. Zniosło skrzydła. I ją wsiorbałem od razu. Jak tam się przetransportować w takim razie? To jest z powrotem iść do komnaty mapy. Kurczę ty, no tam było jakieś zejście. Coś kojarzę, że nawet nie był tam bezpośredni portal? Czy tam się schodziło za jakimś posągiem? Zobaczymy. Co to jest? Złamana miotła. Ta złamana miotła należała do Seleny Wardnaby. Plotka głosi, że tylko to zostało po tym, jak koniecznie chciała się pochwalić przed innymi trzecioklasistami swoim eksperymentalnym zaklęciem księżycowej teleportacji. Nikt jednak nie wie, czy istotnie zadziałało, ponieważ zniknęła. O, słyszałem irytka. Revelio. Revelio. Oj. No to jest ciekawe, bo dyrektor Hogwartu powinien wiedzieć coś, albo nawet nauczyciele konkretnie o planach Hogwartu, jego budowy i w ogóle, ale tam ci czarodzieje mogli zbudować tam to miejsce jeszcze nawet zanim powstał Hogwart. Przecież nie, bo ona była ta dziewczyna, którą oni odnaleźli. O, jest tu portal. Ja go po prostu nie znalazłem. To oni, ona była potem nauczycielką w Hogwarcie, więc to jeszcze za czasów Hogwartu. Profesorze Fig! Co knujesz? And I've been teaching a przypominam też, że są tutaj fasolki do wykupienia. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. There I am. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrok were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? No, ciężko powiedzieć. He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Serona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrok? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrok in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrok's plans. Lodgok did mention that Ranrok is searching for something, but he couldn't say what. Na Feniksa? A, ten hełm, rzeczywiście. Ten hełm miał, odzyskaliśmy, żeby dostarczył mu tamten. I've heard an unusual amount of activity. Goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes.
That castle is also the location of your next trial. A, kolejna próba. A ja tam byłem. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrok. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Znaczy, dobrze, despite jakieś the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Mm-hmm. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. No, czyli fig ze mną idzie, no to spoko. Mapa świata, gdzie to jest? On gdzieś tu na dole był ten zamek. Feldcroft? Gdzie to było? Ruiny starożytnego zamku. No i gdzie ten zamek? Tak, zamek Rookwooda. Dobra. Elo, siema. Seems a pleasant enough little place. Lecę z fabułą. Spotka się z Figiem w zamku Rookwooda. Już przed chwilą latałem na tym. Na wzniosło skrzydłej? No w sumie to... To mogę ją przywołać. Ziup! A dzisiaj jest taki śpiący dzień. Tak się dzisiaj dziewać. Chcę. Czekała aż Klaudia. Poprosiłem ją o kawę. I taka dziwna pogoda. Raz z rano zimno. Szron, śnieg. A po południu słońce. Ale nadal siwo. O, dziękuję. Za coffee. Energy. A ty jak tam, Marcin, grałeś coś jeszcze w tego Hogwarta? W Oslo ciepło. No właśnie. Nie było kiedy. Było za dużo pracy. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's no lot and Ranrok's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Let's go. Tu też tak się zastanawiałem, rzeczywiście Fig coś może knuć, bo specjalnie też mówił nam, żebyśmy nikomu więcej nie mówili o tym, że jest jakaś taka moc... Znaczy moc. No tak, że widzimy tą starożytną magię czy coś i że sprawa z tym smokiem. No i oczywiście, jeśli żaden z innych nauczycieli o tym nie wie, to on ma czyste rączki do tej pory, nie? Somebody out there? O, wąż na plecach i... Sam w wężach. Kapliczka. Czyli ja mam znaleźć inne wejście do zamku, no to raczej to nie będzie główna brama. A nie mogę tam wlecieć? Pewnie nie, bo to byłoby zbyt proste. Strzelam, że tam gdzieś po lewej, ale pójdziemy w prawo. Ale mi się ziewać chce.
prostu idę. Rebeliu. Tam ktoś jest, ale to już chyba nie są od tego zamku. Tu coś? No. Coś słyszałem. Co to tak? Revelio. Dobrze. Co jest? To jest ten smok. Koło Hogwartu niedaleko? Co jest? Jego można było sobie zaatakować, czy co? Damn. A chyba rzeczywiście, bo tu jest jego leże, tu jest znaczek. O kurde. Do tego to się nie spodziewałem. Może złapać właśnie smoka i na smoku latać? Trochę jak Skyrim. Widział mnie? On ma czerwone oczy, to jest ta taka zła magia. Proszę się uspokoić. I poziom wbity. Revelio. Okej. To muszę wziąć... To. Bo to było... Wingardium Leviosa. Leviosa! No, teraz już pamiętam, jak wtedy podpowiedziałeś, Marcin, z tym Leviosą, bo to rzeczywiście to działa. No i lecimy dalej. Jesteśmy w środku. Alfa, brawo, I'm in. If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container. I spent months and countless ministry favors. Coś nie coś potrafię. You let them board the carriage. My options were limited once I. Czy oni wiedzieli, że będziemy podróżować powozem? Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. O, znają się na obrońcach. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. Oni tą mroczną magię sobie przyporządkowują. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Co jak Voldemort, przynieś chłopaka. Coś, co jest ten Rockwood, w pewnym momencie się złamie. I będzie naszym sojusznikiem. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrok knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Czyli najpierw próba, potem misja. Jak się... O właśnie, no jak byłem niewidzialny. Any special word you want me to pass on to your mum? Ja ci przekażę, patrz.
Akysz! Nie, nie, to chciałem zrobić. Ale timing, a nie widziałem, że tak idzie. A bo jak ja cokolwiek innego zrobię, to mi zejdzie tarcza? O wy. Pusznika widzę. Chyba trzeba zamienić w końcu... O, a może go pozbawię kuszy? No patrz. Noise. O, Ig. Ty to się nie pierdzielisz w tańcu. Revelio. Tarcza taka mega, znaczy chwilowa, ale na przykład rzucę tarczę, a teraz nie mogę tarczy rzucić, nie mogę. Expelliarmus. Incendio. Tu mam wrażenie, że... chociaż nie, rzeczywiście bardzo chwilowa. Myślałem, że jak rzucam tarczę i rzucam inne zaklęcie, to tarcza schodzi, ale ona po prostu bardzo krótko trwa. Właśnie, jakieś te ulepszenia mam do rzeczy, na sloty. Czemu to jest aż trzy jakieś te... Właśnie, zobaczę też, czy coś mam nowego, dobrego. Do statystyk. Pewnie, że mam. Nawet miejsce kończy. No tu niewiele mam. Nowe szaty króla. Zadawane przez Incendio. I obrony lepszej. Ile tej obrony będzie? 8 więcej. A tu Incendio mam mocniejsze. To raczej nie. To sobie zostawię. Zwiększa obrażenie zadawane przez Crucio. Ja nie mam Crucio, więc mogę założyć to. O, a to nawet fajnie wygląda. I tyle. Revelio. To jest pierwsze zaklęcie, jakie uczą w Hogwarcie na 100%, żeby się nie zgubić. Revelio. Ale mnie też nos święcił. Szogun tu był wcześniej i chyba jego włosy gdzieś powypadały. Dobra, to nikogo nie ma. Revelio. Jakby mieli być, to by się już pojawili. A ten zamek mi się mega kojarzy z Kermoren. Każdy zamek w sumie, ale... Nawet w jedynce był kawałek takich murów, że się walczyło biegnąc do wieży. To jest. Mam się cofnąć? Nie, na pewno nie. Wow! Easy? Revelio. Jeden, jeden. I suppose that's the quick way down. Jeden do jeden, no tak. A tu przed chwilą jak zeskoczyłem i był ten taki dźwięk takiego upadku, takie... To się mega też kojarzy z poprzednimi częściami Harry'ego Pottera.
Dosłownie ten sam jakby ton. Co to było? Aha. Dobra, że one tak powoli się... Gdzieś trzeci powinien być. Udało się? Udało się. Is there something to those symbols on the walls? Na pewno mają jakieś znaczenie. Is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Czyli co roku tak naprawdę z Ranrokiem szukają tych kryjówek obrońców. They're a step ahead of us. No właśnie. Let's see where they lead. A one się czymś przekopały. I to tak porządnie. Tutaj jakieś ślady, nie wiem, kół? Takim jak ten, nie wiem czy oglądaliście, z dwójki? W dwójce był Kermoren? Był ten inny zamek. Ten Lavaletów? Czy kogoś tam jeszcze był? Albo ten, który później się było... No ale wiem o który chodzi. Tu, że to co wywierciło tą dziurę, to jak trochę w tej bajce Atlantyda Disneya. I tam była ta maszyna wiercąca. Trochę wygląda. Wow. To co? Już Extranger. O, jest! Odgłosy spadają... A on tak, z komnaty tajemnic, dokładnie, no. O, to jest taka makina, jak to da, bo takie... A, musimy znaleźć portal. Co to jest? No zamek to tak, z jedynką na 100%. Ty, ale co to za kula? A może to inaczej? Ten wóz pchał taką kulę, która rozwalała mur. Mogło tak być. Pierwszą misją, no. Kurczę, czekam na tego remake'a jedynki. Jestem ciekaw, jak uda im się to fajnie zrobić. Fabuła jedynki była naprawdę dobra. Wiedźmina. I heard something. I was hoping that was you. A, to... No. To straszysz. Revelio. Tu całe życie ktoś coś sprząta. No bo to nie było... Nie pamiętam jak to opisali, jaki to był tryb. No ale w Wieśka jedynkę można było grać tak jak tutaj kamera zza postaci, albo całkiem od góry, jak trochę w Diablo. A czy na początku ta walka była mega taka dziwna? Pamiętam, że jak w ogóle pierwszy raz grałem w Wieśka, no to tego się nie ogarniało. O co chodzi? Ale jak już tak byłem starszy i grało się, to... Dodawało to jakiś element takiego jak klikery są, nie? Że musisz kliknąć w odpowiednim momencie, trochę jak osu. Że patrzyłeś tylko kiedy musisz kliknąć w odpowiedni sposób, żeby mieć jak największe obrażenia. I fajne było to, że jak szkoliłeś się w tych różnych wariantach walki, to było szybki, grupowy, silny. To im więcej miałeś wyszkolenia, tym... Nie wiem, czy nie łatwiej było znaleźć ten moment, w którym silniejsze były obrażenia, to raz, a dwa, animacja tych ciosów się zmieniała. Od razu jakieś piruety fajne, więc widowiskowe to było, ale skupiało się głównie na tym, że trzeba było patrzeć na odpowiedni moment, a nie jakiś tam, jak w trójce, że skillem się trochę wykazać. Także no, plusy i minusy. Ale uważam, że w trójce mega fajnie podeszli do stylu walki, bo dwójka już fajnie zrobiła, ale trójka jeszcze to ulepszyła. No, dwójka to było takie... Wow. Ranrok used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Tak, dwójka.
Czy to w ogóle było, żeby ogarnąć, co od czego jest? Nie spotkałem się chyba wcześniej z taką grą, jak w Wieśku Dwójce było. Bo jeśli dobrze pamiętam, to tam było, że lewym to był lekki atak, a prawym to był silny? Już dawno grałem. Chyba, że nawet na padzie grałem i to były też dwa oddzielne przyciski, nie? No to tak, to nie było spotykane. Dobra, teraz musisz przejść kolejną próbę. Dawaj więcej. Sir, surely I've proven myself. Blok był? In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrok and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Właśnie nie pamiętam dokładnie. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. No bo tak, bo ścieżkę tylko ja mogę pójść. No tak czy siak całkiem spoko było. Kiedyś na bank wrócę do Wieśka. A może to w ogóle się okaże, że Fig to nie jest Fig? To by było mocne. Jakby ktoś podszywał się, ale to by dawali takie subtelne znaki, że piłby ten na przykład jak to się nazywało? Eliksir wielosokowy. Do zmiany ciała. O, to byłoby mocne, jakby się okazało, że to Ranrok się podszywa pod Figa, żeby tylko nami wyciągnąć moc. Ale w sumie widzieliśmy jednocześnie Ranroka i Figa. Tak czy siak, Figowi nie ufam w 100%. Ma jakieś swoje pobudki. 100%. Dobrze. Kolejna próba. Tu winda. W sumie to powiem jeszcze coś, jak teraz tak myślę, bo mega mi się skojarzyło te miejsca, jakby wygląd z tymi elfimi budowlami trochę. To, że no w świecie Harry'ego Pottera raczej elfów jako takich nie było. Tak sobie to skojarzyłem, przecież to jest gra Warner Bros. A Warner Bros. Teraz będzie znów inwestował całkiem fajne pieniążki i projekty w uniwersum Władcy Pierścieni. Więc super by było, jakby zrobili jakąś grę w uniwersum Władcy Pierścieni tego typu. Tak, łuk jest rozwiązaniem, ale tu trzeba jakoś... co? Przecież nie, bo jak ja to tu zostawię... To wygląda, jakby w jednym świecie było to większe? Nie. Tu coś się pojawiło, dobra. O. I co teraz? Się pewnie wywali. Co jest? Akio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Ja dobrze to kminię? Chyba nie. A nie, ja po prostu w sumie mógłbym to postawić... jedno przy drugim przy ścianie.
Accio, Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. Stój. O. No. Nie wiem, czy to tak miało być? Chyba tak. Próba przeszła pierwsza. Uje, te schody trolują. Sobie naleję kawki. Na lepszy zmysł magiczny. Jestem ciekaw, czy tu też byłoby zaklęcie Patronusa, czy w ogóle tu są dementorzy. Być. Ja właśnie nie widziałem jeszcze, w grze jeszcze nie widziałem i jakiś tam materiał z gry też nie przypomniałem sobie. No ale no, kurde, no świat Harry'ego Pottera bez dementorów, bez Patronusa. No Patronusa się robiło, ale na tej stronie Wizarding World, nie? No fajnie by było, jakby był Patronus. Tylko jak tu walczyć z dementorem? Naklepać chłopa. Tylko, że dementorzy patrolują tam Azkaban. A niektórzy muszą, mogą je tam naginać ich wolę, żeby się wybrali gdzieś indziej. Co to za ten? That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio! Wingardium Leviosa! Czemu ona ma taki obrys dziwny? Okej, tu co jest? Accio, Revelio. O. Chyba, że tu mogę przeskoczyć wtedy, tylko jak ja wrócę. Accio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Nie no, nie przeskoczę. To chyba nie tędy droga. Chyba, że to muszę klepnąć. Nie. Nie wiem. Ty, czekaj, czekaj. To jest teraz małe. A teraz jest kolumna. O! Nie kumam. Accio! Przecież jak mam wskoczyć na jej górę? Tędy nie wskoczę, musiałbym to dać do wyżej. Wingardium Leviosa! O! Wyżej. Kurde! Jak na lodowisku. O, skrzynka. Accio. Chyba się zepsuło. Accio. Jest chyba taki problem, że to mogę przesuwać tylko tym. Accio. Wingardium Leviosa. To też jest jakaś skrzynia? A to w tej był. I co teraz? Nie w tą stronę. O, dobra, dobra. To pytanie, czy ja mam po co tam przechodzić, skoro ja już wyciągnąłem stamtąd tą skrzynię. Leviosa.
Jak nie wyjdę? Bez kitu. Jak nie wyjdę? Aż zapiszę grę. Ale strzelam, że się nie da przeskoczyć. Bo to chyba była taka zagadka, żeby wyciągnąć po prostu. No, ściana. No to cóż. Czyli w tą stronę. Tu będzie waleczka. Ale arena, to chyba będzie jakiś koks. Raczej nie wytrącę mu broni Expelliarmus. Sam do mnie będzie chciał podejść. Mogę go ewentualnie odepchnąć i walnąć. Incendio. O kurde. Przyprowadził kolegów! Korzystać z narzędzia kupionego, ulepszonego, coś tam. Co ja mogę tutaj? Hapuchę im rzucić. Confringo. Incendio. Aj, zapominam, kurde, ciągle. O ty. Nie, nie podniosę go. Depulso. Nie, nie byli tacy mocarni, jak myślałem. Dobrze, że mam sporo tych eliksirów wiganowych. Ale już nie ścina ci streama, nie? No, bo coś przez netem miałeś. Z tymi bramami to jest trochę mindfuck, co się pojawiają. Może i dobrze, bo to jest taki świat czarodziejów. I believe I need to proceed to the left here, but how? Jak? Muszę kilka razy pewnie trafić. A nie, tylko w tą stronę? Co to jest? Revelio. Ciekawe, bo... A chwila, moment. Gniazda wyposażenia są pełne, niedobrze. Czymś się dało powiększyć chyba miejsce w ekwipunku. Ile mam kasy w ogóle, to gdzieś można wyczytać? Tak, 6 stówek. No to dawno nic nie sprzedawałem w sumie. Ja sprzedałem rękawiczki, które nosiłem. Możliwe. Dobra. Wygląd bez. Albo jakiś tutaj. I stylową czapę. Czarodziejską. To jak to taksówkarz jakiś. Tutaj trochę jak Marty McFly z powrotu do przyszłości. Dobra, będziemy w cylindrze. Jak Kuba rozpruwacz. Jak ty w tym.
O, tu już chyba będzie coś nowego, bo przejdę w tą stronę. Dobrze myślę? Nie. Coś mi tu nie pasi. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Albo raz, dwa, trzy. Jakiś pomysł? Ktoś? Coś? Coś z tym miejscem. Revelio. Bo gdyby to polegało po prostu, żeby znaleźć inny guzik. O. Niszczyłem żołnierza i co teraz? Siema! Zniszczyłem żołnierza i zobaczymy co teraz. Nie, wraca. Ale jak teraz wyjdę, to nie ma żołnierza. Coś się zmieni? Jest tutaj, no, wysoko. Żołnierza zniszczyłem. Tam raczej nic. Może gdzieś tu jest jakiś ten przycisk, tylko go nie widzę. Co tam słychać, Ania? Revelio. Kurde. Może coś mam w ogóle. Nie, bo ja wyszedłem z tej mgły. Tam coś jakby było? Nie. No dobra, jeszcze raz. To a jakbym innym zaklęciem? Nie. Nie, czyli tylko podstawowe. No bo myślałem, że... O? Chwila, bo tutaj nie ma wtedy i tak przejścia. Kiedy mógłbym sprawdzić? Teraz jest tu przejście. O! Co? To było takie łatwe? Dobra, nie będę się kłócił. Okej. Okay. I'm stupid. Tak. Po prostu nie popatrzyłem w tamtą stronę nawet, żeby zobaczyć, czy jest przejście. A masz. No.
No właśnie, to tyle. To tak niby łatwe, ale wyłożyłem się na dobre 2 minuty na tym. Okej, tu powinna mi ta ziemia też. Powinna mi się ta ziemia plumkać, żeby otwierać bramę. Ty już daleko, Ania, jesteś w gierce? Ło! Oho! O! Confringo. Zamiast Leviosa weźmiemy Expelliarmus i łeb. Incendio, Protego. Confringo. Oh. 60%, dużo. Tam jeszcze jeden jest, widzę. Drugą próbę w połowie robienia odpisów na trzecią. Dobra. Gdzie on jest? Jest niewidzialny. Jest po drugiej stronie. No jak tu walczyć z niewidzialnym? Ty, nadal go nie widzę. Co jest? O. Przeżył. Twardzieusz. Okej. Again. I tak całkiem sporo, bo prób strzelam, że są 3, jak to zawsze w takich grach, do 3 zawsze. Akio. Wingardium Leviosa. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. A, dobra, widzę. Akio. Co, już tego nie przesunę? Cholera, bo teraz jest to filarem. Wingardium Leviosa. Chyba też musi się stać filarem w takim razie. A nie musi się stać filarem. Wystarczy, że podniosę. Dobra, i teraz zaufając magii, powinien się pojawić most. Nie ufaj magii. Jakie cheaty? No fuck. Nie w tą stronę chyba. Karamba. W tą stronę? A, czekaj. Wiem, co muszę zrobić. Fuck. Muszę najpierw zrobić sobie most. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Już wiem. Muszę to obrócić. No kurde, w którą stronę? Rollerka. Leviosa. Dobra, i teraz to. Tak jest. Dobra. Jest dobrze. Idziemy dalej. Nasz zip of coffee. No właśnie, już wykminiłem to. Tam wtedy jak stałem, że tak... Co to za cheaty? Wtedy sobie tak uzmysłowiłem. O. Proszę tutaj nie mącić w głowie. Revelio. O, chciałem powiedzieć, będzie waleczka, już widzę z kim nawet.
Protego! Confringo! Accio! Incendio! Prosto, szybko. A monstra nie ma? Jak monstra? Aha, nie, monstra nie mam. Mam kawę. Chyba jeszcze zobaczyć, co tam jest w takim razie. Bardziej kawkę. Do gierki, do monster, do gierki to jakbym... A, brak dostępu ścieżki. Jakbym grał nockę, to by monster bardziej chciał. Revelio. A, do CS-a monster. To myślę, że przy CS-ie to niepotrzebny jest monster, żeby podnosić ciśnienie. Ciśnienie samo się podnosi. Czy ja pominąłem coś? Oh shit. A mnie prowadził gdzieś indziej. No dobra. Sam zmieniłem trasę. Nie mogę nieść więcej eliksiru wigenowego. Ciekawe. A mi się koniuszek różdżki świeci. O kurde, o kurde, o kurde. O kurde, tu też część jest niewidzialna, a nie tylko jeden. Ok. Jak tu walczyć z niewidzialnym? Dobra, jeden mniej, jeszcze jakiś jest widzialny? Jest. Kurde. Teraz przechodzę. Będzie ich widział? Widzę. Nie. Nie wszystkich. Jak spację przytrzymam? Spację to skok jest. Czemu mam przytrzymać skok? Prędzej kontrol. O, nie trafią mi. Dobra, nie źle. Ha! Wypchnąłem go. Levioso, Confringo, Incendio, Depulso. Dobra, dobra, ale przypomniałeś mi, że można ten taki dłuższy unik zrobić. Zapomniałem. Ciągle o nim zapominam jakoś. A chciałem się kawy napić. Uno momento. Tak, no do góry go raczej nie podniosę. Przyciągnąć, on sam do mnie podejdzie. No niewiele mogę zrobić. Kapustę rzuciłem. Co ja mogę tutaj wymyśleć? W sumie mam różne mikstury. O, Maxima. O, 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 dobra, więcej obrażeń. Dobra, robimy wszystko, co się da. Pijemy też. A, widzę, dobra, zapomniałem. On tą kulę tworzy swoją wymyśloną. Już raz walczyłem z nim. A, nie, nie, incendio. 4-4. Dobra, dobra. O kurde. Confringo, Levioso. Kurde, twardy jest.
Teraz, lać go! Ile wlezie? Co on zrobi? Ale mam serię 30. Ale jestem skupiony. Mordować go. O kurde. O kurde. Dobra, koniec serii, nie wiem ile miałem. Co, ale... No to Leviosa działa, czy co? O kurde. To jeszcze raz. To jest? To nie Leviosa. Może muszę to trafić? Nie. Cholera. Ku? Ale to nie na to. Na to ku nie da rady. Piorun! Grom z jasnego nieba. Dobra, już spadasz. Kurde, nie wiem. Na to co on z góry jest żółte, więc wydawało mi się, że Leviosa, ale... What a relief. Ale to jego broń się świeciła właśnie. To nic nie dawało Leviosa wtedy. Podejrzane. To już chyba koniec próby, o. Bo jest tu kolejny pomnik obrońcy. Jakiś... Revelio. Jakieś skarby. O, jest, widzę. Leviosa. Revelio. Kurde, muszę zidentyfikować te przedmioty w końcu. Pomarańczowy to chyba jakiś wyjątkowy. Wspomnienia Charlesa Rockwooda. Przypominam, że fasolki mam dzisiaj jeszcze do jedzenia. No ich sporo, a nawet zmniejszyłem cenę specjalnie, bo już chcę się ich pozbyć. Takie niedobre. W promocji to też poczęstuje Klaudię, jak ktoś wykupi. I Klaudia też będzie musiała jeść. Druga próba? Tak, to druga moja próba. Muszę powiedzieć, że jestem ciekawy, jak Visador podróżuje. Come in. Komenda? Jest w tytule streama. Jak dasz wykrzyknik items, chyba? Klaudia, niech napisze, bo tam widzi. O. A. Zaraz, najpierw to. To jej ojciec? To nie jest Fig? Wygląda podobnie trochę. Since my brother died. Ale to nie Fig. On my travels, I confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain. I Klaudia kupiła dla siebie fasolkę, widzę. Wykrzyknik kostecki, można sprawdzić ile ma się kosteczek. Isadora. Co ona robi? Ona wyciąga cierpienie. O kurde. To tak jak myślę odsiewnia myśli, jak dementorzy dobre wspomnienia, to ona wyciąga cierpienie.
You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Jak Klaudia napisała, wykrzyknik kup kostecki, kup fasolki, to kupujesz. Klaudia przekopi wszystkie te wykrzyknikowe. Po prostu są tytuły streama, prawda? Możesz kopiować. Już. Ja to zrobię. O. Dobra, jeszcze ja wkleję, żeby to było na czacie. O. Dobra. To mogę wyłączyć. I teraz już patrzę, bo tak, było kilka kupin na pewno. Klaudia kupiła jedną i jedną kupiła Ania. No dobra. Klaudia! Chodź! Spróbujesz, nasypię ci. Albo ja ci wylosuję. No dawaj, jak ja jedną zjem, to ty też jedną. Boję się już tych fasolek, chcę je zjeść i nie mieć już nigdy z nimi wspólnego nic. Chcesz żółtą czy czerwoną? Czerwoną? Otrzymaj. Bardzo dobrze wzięłaś czerwoną. Nie pachnie za dobrze. A ja mam białą, żółtą? Chyba takiej nie jadłem. Nie wiem, co mam. Smakuje ci? Nie przygryzaj od razu. A co jeszcze chcesz? Moja nie smakuje tak źle. Mam taką bardziej ziołowo-słodką. Chyba mam tutti frutti. Także nie jest źle. A ty jaką, Klaudia, miałaś? Nie wiesz. Jednak jak przegryzłem... O, jakbym cif do buzi wlał. To nie mam pojęcia, co ja mam. Niedobre. Dziwne. No ale takie są fasolki wszystkich smaków. Nie wiadomo, na co się trafi. Bean Boozled. Bo co tydzień myję łazienkę, czuję ten zapach i czasami spróbuję... co? Nie wiem. Nie wiem, jak smakuje cif. You're back. And in one piece, no less. Ten rok taki. Tak, wróciłem w całym kawałku. Coś ta próba druga była łatwiejsza niż pierwsza, mam wrażenie. I już się przyklejony z zębów. Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. O, albo były dwie. Thank you, Professor. Teraz druga. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Jeszcze nie jestem ready to move on, bo muszę drugą fasolkę. O, pierwsza była brązowa. Brązowa chyba jeszcze nie jadłem. A może jadłem? To ta twoja, Ania, co wykupiłaś. W zapachu nie jest przyjemna, ale to już żadna z nich nie jest przyjemna w zapachu, bo wszystkie przeszły tym najgorszym zapachem, taką kocią karmą. A very specific enjoy. Chociaż raz chyba jadłem ciemną, bo to chyba była kawa. Teraz to chyba nie kawa. A może? Tak, to też jest cappuccino. Kawka do kawki. Akurat mi się skończyła. O, co Izidora we wspomnieniu usunęła z piersi swego ojca. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Hmm.
może Fig chce cierpienie z siebie wyciągnąć po stracie swojej żony. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. O, ciekawe. To nie była ta, którą karty losowałem? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student. Zaraz znajdę tą kartę. Pamiętacie, jak losowałem kartę z żaby? Tam była dyrektorka. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. Artemisę Lufkin. I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Kto nie wygląda na przyjętego faktem tym? Of course. Professor Fitzgerald needs some time. A w sensie ci obrońcy czy Fig? Until then, że stracił żonę. Bo ja nie pamiętam dokładnie. About Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, professor. No właśnie, bo tam nie pamiętam na początku gry, czy ja dobrze to zarejestrowałem i pamiętam dobrze, że oni się rozwiedli, bo ona się zajmowała badaniami, a on czymś zupełnie innym i ich drogi się trochę rozchodziły ciągle, więc nie byli już ze sobą, ale... ale jej się coś stało, bo badała właśnie tą starożytną magię? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Ale na pewno miał żonę i ją stracił. I know. Chociaż z tym, że stracił ciała, nie widzieliśmy. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how he Lodgok, ten nie skrzat, tylko goblin. We shall speak again soon. Gobliny, Harry. Ostatnio już sobie obejrzeliśmy Czarę Ognia Harry'ego Pottera. I teraz przy następnym jakimś gotowaniu będzie Zakon Feniksa już puściliśmy. Także coraz bliżej końca. Mam, to pewnie będzie tak, że... O, zima nastała! Ale fajnie. Że będzie tak, że skończę Hogwarts i skończę też nad sobie przypominać Harry'ego Pottera. Ewentualnie jakieś fantastyczne zwierzęta. Kolejna pora roku, kolejne zajęcia. O, i odwiedzę sklep jakiś, bo muszę się pozbyć pewnie niepotrzebnych przedmiotów. I może coś by tutaj ulepszył. O, właśnie, jeszcze sprawdzę te przedmioty. Więc najpierw nawet bym poszedł sprawdzić te niezidentyfikowane przedmioty. To jest w pokoju życzeń. Sekretne pomieszczenia, pokój życzeń. Też muszę sobie przypomnieć, jak to się ulepszało, te rzeczy. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. O. Dobra. Hogwarts. Coś tu miałem nowego. Które to były rzeczy? To były chyba dwie kamizelki. To nie. Zwiększa... A tu Crucio, ale jest lepszy niż to, co mam. I to tak całkiem sporo. Wow, to takie to nie do Quidditcha? Tak, szata do Quidditcha, legendarna. Piotrze, zrobili szaty do Quidditcha, a Quidditcha nie dali. Podejrzane. Jest na 20 poziom. Zwiększa obrażenie zadawane przez Petrificus Totalus. To jakbym przytrzymał tarczę długo. 47. To całkiem spoko. Na pewno lepszy niż to moje. To mam ulepszone. Dobra. Chyba z wyzwań się odbierało też przedmioty.
Jeszcze coś mogę odebrać? Które? A, to. Strój obrońcy. Jeszcze coś? A, chyba tyle. Właśnie, talentów nie rozdawałem. Do skradania bym wziął to, że mogę sprintem biegać. To się przyda. Prędzej czy później. I co? Dostałem coś na wyposażenie. Co to było? Dobra, nieważne. No to bym teraz tylko sklep odwiedził na szybko. Gdzie jest jakiś Hogsmeade? Stroje czarodziejskie na każdą okazję. Sprzedam itemy. Nie będę miał chyba za wiele pieniędzy, więc raczej też nie będę nic kupował. Ewentualnie się przebiorę, bo mam dziwny strój. Bombarda. Bombarda. O, Hogsmeade zimą, tutaj FPS-y spadają. Wingardium Leviosa. Well, hello there. Hello, come in, look around. And if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. To jest na 20 poziom, zwiększa obrażenia od czarów, gdy działa zaklęcie kameleona. Ale jak mam kameleona, no to jeśli zaatakuję kogoś, to chyba będę już widoczny. Czy mi się źle wydaje? Tak czy siak to jest dobre i to jest też dobre i zostawię sobie to. Nie, ofensa 42, to nie tak dużo. Ale to tyle. A jak się ulepszało te przedmioty? Chyba trzeba było jakiś stół konkretny, ale to już nie na teraz. Porozmawiaj z Poppy Sweeting, czyli z tym... latającą srebrną skrzydłę? Jakoś się nazywała skrzydła. O kurczę, gdzie ona jest? Gdzie ją wywiało? Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Let's fly. Nie wiem, na tym chyba się fajniej nawet lata niż... Chociaż nie, na miotle też się fajnie lata. To jest hipogryf. Ale mi kamerę oddaliło. Ale ładnie wygląda to zimą. Jeszcze Hogwart tak z daleka fajnie wygląda. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. A wzniosło skrzydła. No, no, widziałaś przecież. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and... Did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? O, niech próbują. Does it have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But
At the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? Sala Rogogona? Why? Rogogon to smoke. The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Chociaż już raz smok zaatakował wóz i prawdopodobnie ten smok został napuszczony przez Randroka, więc w jakiś sposób potrafią kontrolować smoka. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Zrobi coś nieodpowiedniego. Prowadź. Oho. A centaur. Tread carefully. Ale oni chyba nie atakują, a nawet się bugują, widzę. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. No dobra, czyli puszczą nas. No, ale widać, że kosę mają. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Gdzie biegniemy? Oho! O kurde. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than you. To było mroczne. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Lepiej nie podchodzić do wody. Taki aligator wyskoczy. Co teraz? This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers Rebellion. Were here, perhaps we can find out why. Tu na bank byli, mieli obóz. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Nie zdążyli. Pelt. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Czyli nie są daleko. Coś tu wpadło pewnie. O, nawet nie dopili kremowego piwa. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Coś tu wpadło i pewnie ich albo wystraszyło, albo ich zabrało, żeby zeżreć. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Na brodę Metlina. Revelio. I don't have a good feeling about this. Tam na wyspie coś jest. Ej, dobra. A ja chciałem kurczę na tą... Nie idź tam, poczekaj. Chciałem tą... Kurde, nie zrobię tego w 10 sekund. Dobra, trudno. Tam była skrzynia. Look. Down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look.
They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Wolę dyskretnie. Ale ładny. Ładny widok na Hogwarts. Jeszcze taką zimą. Bardzo ładny. No dobra. Mam akurat bieganie sprintem. Więc się tu łatwo będzie prześlizgnąć. Jeszcze koło takich zwykłych rzezimieszków. Jakby to... Coś tu zamieszanie trzeba zrobić. O kurde! Co ja zrobiłem? Fajnie. Oby reparo to naprawiło. Ale zrąbałem. Okej. Nic się nie stało. Jest jak było. Come out before I find you. Kurde, będzie ciężko. A może nie. Skocz, skocz, skocz. It seems we may have an intruder in our midst. You have intruder w rzeczy samej. Dobrze. Widzieliście się z tym mostem? Kurde, teraz mogłem wysadzić ten most. To było... Ach, to było tak dobrze wymyślone, a ja to tak spieprzyłem. W nich? YOLO? Kurde, ja się przekradłem. Chyba, że ja ich wszystkich tak po cichu. Petryfikusem, Totalusem. Albo... Wiem. Kurczę, zdjąłem to. What was that? It's all about having a keen eye. Time to teach. My eyes as keen as a niffler's on a pile of. It better not be a trick. I heard something. A ja nie mogę ich atakować, jak jestem niewidzialny, bo zrobię się chyba widzialny wtedy. No. Grupujcie się. Kurde. A dobra, zobaczymy. Mogę, jak jestem niewidzialny? A nie, dobra, widzą mnie chyba. Dobra, już lipa. Bijemy się. Cyk. O! No! Akio! Incendio! Czyli ten most można było po prostu zniszczyć. No mogłem, ale musiałbym ich tak po kolei, a myślałem, bo miałem plan, jak się tak zgrupowali, że tam dobiegnę i zrobię incendio takie dookoła potężne. Revelio! Dobra, jestem tak czy siak już w namiocie. Co my tu mamy? Pewnie przekopę do podziemi. What in Merlin's name? Smog? Are those dragons? Arena? O kurde. No tego to się nie spodziewałem. Nie jest tak głośno? It's a dragon fighting ring. Sala Rogogona. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here.
How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted. Może razem z centaurami później się będziemy układać, żeby tu Ranrokowi wpierniczyły. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. No dobra. Pewnie dzieciaków tu nie wpuszczają. As quiet as we can be. Co, nawet się nie... You'd better be a beast. Don't know what Victor was thinking straight in a drunkest totalis. Battle Royale. Championship. Six Battle... Mogę podgląd popoglądać? Ta? Ja wolę właśnie do przodu, bo... Wolę główną fabułę, jakoś te poboczne misje strasznie zapychacze są. Bardzo mnie interesuje właśnie główna fabuła. To jest... O! Ciekawe, bo nie zieją ogniem. A, dobra. Powiedziałem to w dobrym momencie. Ciekawe, czy ktoś nimi steruje, bo one mają te obroże. Czy po prostu dali im walczyć ze sobą. Tak czy siak, no nie jest to zbyt fair. Jest tu kopuła. Może my się przez nią przebijemy i je uwolnimy. Ale by było kozacko. Dobra. Lecimy. A ja mogę... Tu podpatrzeć? Nie mogę. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Petrificus Totalus. What was that? Somewhere. Kurde. Cicho. A mogliście podobroć. Niezidentyfikowany przedmiot na głowę. Kominiara. Kurde, te smoki się zabiją. Revelio. Ale bardzo fajnie wyglądają smoki, muszę przyznać. No, takie walki smoków też kozacko pooglądać, byleby im się nic nie stało. Ale no, już się ciśnie na usta Skyrim. A tu co się dzieje? Kolejna arena? Did you hear those goblins? Kurde, czytałem to. Co oni robią? Próbują złamać wolę smoka. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Alright. Co, lecimy tam? Tędy. Ale będzie bitka. Jeszcze jak smoka uwolnimy. Revelio. You've got a dragon egg. Hepodian from the looks of it. Can't leave it here. Not with the plans they likely have for it. Smocze jajo. O, jabłuszko. Czemu ja tak wolno idę? Czy ja coś kliknąłem? Nie, samo się tak wolno. Alohomora. Alohomora.
Alohomora. I cyk. Widziałem chyba jakiś ten tytuł. No. Newsa jakiegoś, że zrobili DLC. Zrobili moda do Hogwartu, że mikrofonem wyłapuje to, co mówisz, czyli zaklęcia. I mówiąc. Nie wiem, na przykład incendio, no to postać rzuci incendio. To jest spoko. Nie wiem, czy to już tak wyszło, czy jeszcze to robią, ale pomysł mega fajny, ktoś wpadł. Trochę jak w Skyrimie, żeby mówić te krzyki. Dobra, czy ja mam szansę jakoś wypuścić smoka? O kurde. Tu jest ich o wiele więcej. Na pewno jest szansa po cichu ich wykończyć trochę. O kurde. O nie, dobra, nie ma szans. Muszę zmienić zestawik. Dobra, spróbujemy tak. Aj, zapominam Q, że to jest, a ja Z wciskam. O! Nie w tego chciałem, ale dobra. Jak się chronić przed czerwonym? Chyba tylko unikiem, nie? Co jest? Ej, nie incendio. Dobra, teraz musimy uwolnić kogoś. O kurde, kto to? Ole wygląda jak trochę jak śmierciożerca. Kurczę, to wytrącenie różdżki jest całkiem spoko. Zostawimy. Dobra tam. Leżeć. Kolejny? Katku słowniku. Mają dobrą nazwę. Chodź tu. O, nie mogę go tak przyciągnąć. Ten zginął. Kurde, to się tak dużo dzieje, że nie wiadomo co. Ej. Gdzie jest jeszcze ktoś? Aha. Ale spoko quest, podoba mi się. This may have been a bad idea. We'll find out. Pomoże nam na bank.
Ej, ej, ej. Ole, badass. A to ona chyba. Run. A to się cieszy. Poppy. Nice. Ale co z tamtymi smokami? O, tamte smoki są już wydresowane. I już wiemy skąd smok zaatakował wóz na początku. Bo był szkolony, tak jak tutaj właśnie. I tu smoka pewnie tutaj złapali, dlatego uciekł. A może nie, może to było skrytko. A to było jej jajo. Nothing about this day was expected, not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Co zrobimy z jajem? Since the dragon we freed for the wolf, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Dobra. Tu i tak jest akurat fajnie to zrobione, że z jednej strony jest to spoko, że żeby dojść do pewnej misji głównej, trzeba znać konkretne zaklęcia albo jakieś tam zdolności, co już wymusza zrobienie kilku misji pobocznych. No ale to definicję już psuje misji pobocznej, bo jednak staje się wymagana do zrobienia misji głównej, więc to jest akurat fajny zabieg. Nie jest to aż taki zapychacz. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards we will discuss your progress thus far in the term. Ale ładne są widoki w tej grze. No. Revelio. Unieś błoto ryja za język. No ta RX 47. To bym miał kompa czerwonego już zagrzanego. Kurde, i tak super wygląda ta gra. Czy to też nie ma mieć jakiejś super fotorealistycznej grafiki, ale ma dobry styl. No, pewnie już się niedługo pojawią jakieś mody na Uber grafikę. Okej, okay, bo coś czuję, że to jest... To będzie główna misja i muszę mieć poziom 20, a mi niewiele brakuje. Weź udział w zajęciach z transmutacji, no właśnie. To w sumie muszę kogoś pobić tak na szybkości. A dobra, może inaczej. A dobra, już ją przywołałem. Pomyślałem sobie, przecież na miotle też fajnie jest polatać. To polecimy w stronę Hogwartu, może coś się trafi po drodze. Ktoś do ubicia. Tu jest, widzę, ołtarzyk. Oj, coś się dzieje. Trochę. Proszę w dół. Chyba tam byłem. Tutaj coś jest do bicia się. Zostań. Ja mogę z niej siąść.
Tak, żeby ona została? Chyba nie. Dobre. Patrz to! Ha! I poziom, wiem? Ty, a to są 20 poziomy! Oj, 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 trochę... Porwałem się... z motyką... A i nie mam żółtego. Kurde. Dobra, zrobimy. Przecież nie, bo wtedy przyciągnięcie nie ma sensu. Kurde, no. Dobra. Allow me to put you out. Oh, it's no retreat. Incendio. Accio. Explosive. Feel a stolen Nie, to jakiś ten kart siłacz. Jeszcze jeden tam jest? A nie, on mnie nie widzi. Revelio! Jeszcze nie mam poziomu. Ono tu. The beasts are safe now. Revelio. Fasolkę akurat po pokonaniu wrogów tutaj na pokrzepienie. Taką chcesz też? Chcesz, widzę jak się uśmiechasz. Masz, wylosuję ci jedną. Połóż i to zjeść, już mam trochę ich dość. Wezmę, mam czerwoną. Zazwyczaj czerwone były czymś niedobrym. A dziś jest promocja. Kup jedną, drugą dostanie Klaudia. Jakie? No nie właśnie, nie, jakiej umowie? Who lived here, I wonder? Jakiej umowie? O czym ty mówisz? Całe szczęście, że nie mamy żadnej umowy. Coś tu się dzieje? A nie, byłem tutaj. Pamiętam to miejsce. O, drugą Ania już kupiła. To zaraz wcinam, bo tak, tą co wziąłem teraz... To jest rzeczywiście niedobre. Bo... Może nie, że niedobra od razu. Kurde, stop! Kojarzy to miejsce. Specjalnie dla Klaudii. No właśnie, Klaudia też sobie zje. Ta co mam, straciła smak.
chyba przeszła jakimś po prostu zapachem, a sama z siebie jest... Może czosnek? Ja czuję czosnek. Taki delikatny. A się klei. Dobra, losuję ryby dla Klaudii. Wolisz zieloną czy białą? O, zielona wygląda paskudnie. Dostaniesz zieloną. Powąchaj najpierw. Moja jest biała. Oby to była pasta do zębów. Będzie przyjemna po tym, co teraz zjadłem. Co masz? Dobre? Może to glut? Co masz? Burger? A bager, czekaj, robal. A burger? Burger byłby spoko. Kunfringo, Accio, Incendio. Zbiłem już poziom. Protego. O kurde. Incendio, Kunfringo, Levioso. Pamiętam, jak wcześniej miałem problem z tą, a teraz ona ma jakiś problem ze mną. No i fajnie. Właśnie na waszych oczach waszą mamusię zabiłem. No, teraz jest mi smutno, że to powiedziałem. Glut! Fuj! Glut się tak kleił niedobrze. A to co mam? Nie wiem. Już wszystkie dla mnie smakują tak dziwnie. Ja chyba miałem... No, może być. Dirty Dishwasher. O, poziom byłem. No i dobra. Akurat. No te gluty się strasznie kleiły. Smarki trolla. Weź udział w zajęciach z transmutacji. No to gdzie one są? Tutaj. Zbierz stronę przewodnika w podziemnej przystani, weź z biblioteki stronę z księgi o natychmiastowej transmutacji. To jest poza Hogwartem? Nie. Nie każe iść do Hogwartu, ale gdzie konkretnie? Do biblioteki. Tu. A to mnie tam w ogóle nie było. To jest ciekawe. On się kleje, to mam zęby poklejone. Będzie na później. Jak będę coś jadł i tak, stare skarpety. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Na sesję dobry patent. Jakbyśmy kiedyś grali, to że za zjedzenie losowej fasolki jakaś dodatkowa kostka do testu. Proszę mnie przepuścić. No nie było mnie tutaj, nie przypominam sobie tego miejsca. Tu ja mam w ogóle dwa miejsca, podziemna przystań. So this is the underground harbor. Oh.
Tam skrzynię widzę. Taką, którą trzeba się ukryć. Pięć stówek. Tam jest jakiś duch. Ty, to ja tu nie miałem wchodzić? Nie, tam coś jest. Ty jesteś. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Paradama. Chyba nie była ta, która była w insygniach śmierci, nie? Tamta to była jakaś innego domu. Podziemna przystań. A, i te. A, o to chodziło, stronę z przewodnika, rzeczywiście. To tak jak w ministerstwie mieli te windy, które jeździły w poziomie i w pionie, nie? A to... Co to? To nie jest draska? Są jakieś numerki. 1, 2, 3, 4. O! Tylko te znaki coś oznaczają. Może na ile części jest podzielony kształt? Raz, dwa, trzy, cztery? Tu ma dwie. Lubimy zagadki. A raczej lubicie patrzeć, jak się męczę. A może... Ja. No dobra, idąc tą logiką, to tu byłoby jeden. Dobra, załóżmy, że dwa. Tu też dwa. Cztery. I nic. A, czekaj, czekaj, czekaj. O, dobra, już widzę. Czyli to jest czwórka, to dobrze zrobiłem. Tu, to jest dwójka, też git. To jest trójka, to jedynka. Dobra, czyli tu musi być trójka. Nice. Tak randomowo na to na ziemię patrzę, jak w filmach zawsze tak jest, tak nie wiadomo co zrobić, tak, tak patrzysz w dół, myślisz nagle... O, a co to? O kurcze. Co tam jest? Komnata tajemnic została znowu otwarta. Bez kitu, idę do komnaty tajemnic. Revelio. Skarby! Statua jednorożca. O, skrzynia jak w God of War. Muzyczka była, tu pewnie jakiś fajny przedmiocik tutaj. Ale bardzo fajna taka zagadko-znajdźka. To takie akurat lubię. Mega fajne. No rzeczywiście, bo to Revelio byłoby nawet widać. Jakbym... Revelio! A, no. No. Bo ja nie zrobiłem rewelii, po prostu spojrzałem, że coś tu nie gra. Dobra, widzę, że tu zima naprawdę w FPS-y ciężko. O ty irytek. Czup.
Jak skoczę, to się chyba nie zabije. Albo nawet nie skoczę. Metallica gra. Myślę, tak zboczony jak do Metallica. To ładnie gra. Chyba tu byłem kiedyś. Tak, bo to biblioteka. Shut. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Skąd wiesz? Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? O ty. I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my Sophronia Franklin. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of nie dam ci tej książki, dopóki nie odpowiesz na mój quiz. They all say they have enough with schoolwork. Oh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Dobra, dawaj pytania. Milionerzy, pytanie za 1000. A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions and then I'll w razie czego mam trzy koła ratunkowe. Krucjo, Avada Kedavra. Which magical creature was used in a game of Quidditch? Co? Jak nazywa się magiczne zwierzę, które wykorzystywano do gry w Quidditcha przed wynalezieniem złotego znicza? O kurczę. Na co strzelacie? Bo tak, wężop tak raczej nie. Nie wiem, co to jest złoty znikacz i złoty ustronnik. Raczej nie złoty znikacz. Bo po to się narodził złoty znicz. Złoty ustronnik co najwyżej. Jeśli ustronnik to jest coś, co istnieje. Jak myślicie? Za 1000? Na odpowiedź A, B lub C. Gdyby był tu Urbański, zapytał mnie, czy definitywnie. Quiz czarodziejów. Może, no, musicie strzelać, no to tak jak ja strzelam. Na logikę poszedłem. Raczej nie wężop tak, no bo jak... A może? No nie sądzę, żeby to był wężop tak. Złoty znikacz? No może stąd by się wzięła nazwa złoty znicz? Znikacz? No dobra. Zaufam wam. The Golden Snidget. Correct. O, dobra. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Czyli to jest magiczne zwierzę znikacz. Is commonly referred to as liquid luck. Jaki eliksir znany jest powszechnie jako płynne szczęście? Felix Felicis, to już znam z filmu. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. To jest zakazana, zakazany doping. Involves which magical artifacts? O, opowieści o trzech raciach. Do tego zaraz mogę nawiązać, bo to są nie horcruxy, to są insygnia śmierci. Ciekawa jest teoria spiskowa fanów Harry'ego Pottera. Gdzieś to oglądałem ostatnio na Facebooku, mi może wyskoczyło czy coś. Że jakby ta opowieść o trzech braciach wydarzyła się znowu, jakby historia się powtórzyła w przypadku Harry'ego, Voldemorta i Snape'a. Ponieważ było troje, niekoniecznie braci, ale tak. Voldemort pragnął potęgi, więc dostał od śmierci tą różdżkę potęgi. Snape był zdruzgotany stratą Lily, czyli kogoś, kogo kochał. No i niekoniecznie chciał ją przywrócić do życia, ale nie mógł sobie... Znaczy, no był bez niej
To nie jest. Tak, to nie jest insygnia, ale ja teraz opowiadam o czymś innym. No i po prostu mamy tu wątek kogoś, kto stracił ukochaną osobę i jest tym zrozgotany. I Harry dostał pelerynę, niewidkę, żeby oszukać śmierć, przez co nawet nie zginął Harry, kiedy potraktowano go Avadą Kedavrą dwukrotnie. A Snape właśnie, żeby przywołać sobie ukochaną osobę, jej różdżkę miał, żeby Patronusa jej czarować i tak dalej. I ciekawą rzecz zauważyli też te osoby, które wymyśliły tą teorię, że w tej historii jest tych trzech braci, a ich wszystkich spaja śmierć, czyli Dumbledore. I to było bardzo ciekawe, że rzeczywiście Dumbledore, kiedy Harry za drugim razem oberwał wtedy Avadą Kedavrą w insygniach śmierci, to w filmie jest, bo ja oglądałem film, głównie książek nie czytałem, jest taka scena, że Harry budzi się na białym peronie i rozmawia z Dumbledorem jakby po śmierci, kiedy Dumbledore jest po śmierci, i to się dzieje może w jego głowie, ale tak jakby rozmawiał ze śmiercią. I to tak... To znaczy, ta teoria spiskowa, czy teoria po prostu mega pasuje, nie? Więc jakiś jest może tym element ciekawy. Bardzo fajnie to pasuje zresztą. No i osoba, która by posiadała wszystkie trzy elementy, staje się tym... jakby tym najmocarniejszym. Tego Harry tam miał... Różdżki samej nie miał, bo... Znaczy, w sumie miał. Tak, bo on ją połamał i na koniec zrzucił, miał pelerynkę i odrzucił ten kamień. No fajna historia. I jeszcze jedna była inna, tylko to już musiałbym bardziej tą przepowiednię z Zakonu Feniksa przypomnieć sobie dokładnie, ale tam coś było, że nie może żyć jeden, kiedy żyje drugi, że ten jest wybraniec jeden, że są podobni sobie. To też była teoria, że wybrańcy wcale nie był Harry, tylko Neville. Bo Neville stracił rodziców, którzy byli też chyba pół krwi. Tak jak rodzice Voldemorta. Że jeden rodzic był magiczny, drugi był Mogolem. No i w ostatecznym momencie on tam, Neville, zabił Nagini mieczem, nie? Pojawił się w jego ręce ten miecz, więc... Znaczy nie pojawił się w ręce, tylko w tej czapce, nie? Także to też była ciekawa teoria, ale z tą już drugą teorią z Neville'em to trochę odlecieli. Ale ta pierwsza, bardzo, bardzo ciekawy zabieg. Jeśli Rowling rzeczywiście tak miała zamysł tak to fajnie zaprojektować, to ma to fajny sens. Dobra, insygnia śmierci. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Quaffle. The Quaffle. That's right. Quaffle. When a chaser throws the Quaffle through one of three hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. 10 True points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Co? Czy eliksir wielosokowy pozwala pijącym zmienić swój gatunek? To jest podchwytliwe pytanie? Gatunek formę bardziej. No ale się przemieni, no prawda. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Chcemy jeszcze jeden quiz? Ja bym jeszcze jeden zrobił. A, ja lecimy jeszcze jeden. I'd like to answer more questions. Mam nadzieję, że będą inne. O. Jaki organ rządowy poprzedzał Ministerstwo Magii? O kurczę, wydaje mi się, że może Zakon Merlina. Międzynarodowa Konfederacja Czarodziejów.
Rada Czarodziejów. To takie oklepane Rada Czarodziejów. Międzynarodowa. Ale Ministerstwo Magii jest w każdym kraju inne. Jak w Fantastycznych Zwierzętach było w Stanach inne. We Francji też. Więc raczej nie Konfederacja wszystkich. No Rada Czarodziejów jest takie oklepane. Wydaje mi się, że zakon Merlina, bo Merlin był tym... Kurczę, czarodziejem rzeczywiście. Ale z drugiej strony on sam się zdziwił, bo wtedy jak tam było opowiadane o tych zagadkach Merlina, że jednak... Że Merlin był naprawdę czarodziejem, tak się zdziwił. Myślicie, że Rada Czarodziejów, a nie zakon Merlina? Ja bym postawił na zakon Merlina. A wy? Nie no, Merlin był. Było mówione, to są nawet zagadki Merlina. No ale jest z legend arturiańskich. To złota rybka. Tak? Dobra. Jolo, ja myślę, że to będzie zakon Merlina. Kurde. Rada Czarodziejów. Tak prosto? No to lipa. Słaba nazwa. After the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. No miałaś rację. Dobra. Najmniejszy smok. Opalooki antypocki. Żmijoząb peruwiański. Spiżobrzuch ukraiński. Spiżobrzuch od razu brzmi jak jakiś, który się lubi obżerać, jak jakiś duży. Żmijoząb opalooki. Ja bym strzelał chyba na... Antypody, to nie jest gdzieś tam Australia? Nie jestem pewny. Peru. Ja bym myślał też nad żmijozębem, nie? Bo kojarzy mi się z chudą żmiją... Nie wiem. Chociaż żmijoząb? Boże, że ma długą szyję? Dobra, robimy żmijozęba. No i dobra. 4,5 metra długości. To w salonie by mi się zmieścił. Kto założył wioskę Hogsmeade? Chyba było gdzieś mówione. Quincy Hawk chyba. Bo to z... Kurczę, czy to było z nazwiska? Może wy wiecie. Jak nie, to bym strzelał Quincy Hawk. Kurde, rzeczywiście ciężkie już ma pytania, ale bardzo fajnie to wymyślili. Dobra, lecimy to. Quincy Hawk. Nie. Woodcroft. It is believed that Hengist used the three broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Przyczajacz powstał w wyniku skrzyżowania gula z jakim innym magicznym stworzeniem? Przyczajacz. Gule to jedzą zwłoki. Ze śmierciotulą, z widłowężem, z demimozem. Trzeba zawołać Wiedźmina. O kurde, dobra, nie nadaje się do tych, bo to no, potężna wiedza. Ciekawe, czy to rzeczywiście jest oparte wiedzą z książek, czy to już trochę wymyślali, nie? Demimos? Bo znika, tak? Demimozy znikają? Były tu demimozy w grze? No dobra. A demiguys. Yes! Nice. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Letherfold? Odeprzeć śmierciotulę. O kurczę, jaki jest jeden z czarów zdolny odeprzeć śmierciotulę? To jest chyba ten pająk, pajęczyca duża. Tak, to było w misjach pobocznych. Chyba przewracające, bo ona jak skakała, to można było ją wywalić. The knockback jinx.
actually. The answer was the Patronus charm. O kurde, to nie. The only known survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? O kurde, kto opublikował prawo elementarnej transmutacji? No właśnie. O kurczę, co? Prawo elementarnej transmutacji. To brzmi jak jakieś prawo Einsteina. Gump? Evangelina? Orpington? Leven de Montmorency? Ja bym myślał też o Gumpie, prawo o Gumpach. Brzmi dobrze. Albo Forrest Gump. Prawo elementarnej transmutacji? Dobra, zrobimy tak. Możecie obstawiać, kto zgadnie, trafi, to zjem fasolkę i dam jeszcze 100 kostecek tej osobie. Bo mogę dodawać kosteczki. Zrobimy tutaj taki mały... Powiedz C, dobra, Marcin daje na C. Po prostu ja coś kliknę i będziemy wiedzieć później, która to była. Dobra, Klaudia na A. Ania. Bo tutaj to... Chyba, że szybko ktoś Google. Prawo elementarnej transmutacji i tam wzór cosinus sinus. Ania chyba... Też A? Dobra. No to ja doję B, patrzcie. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gump. Gump. One of the principal exceptions to Gump's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? No, dobra, jak dwie? Jedną. No to drugą ty jesz. No to tak, tak, tak. Dobra, rzeczywiście dwie fasolki, czyli jedna dla ciebie, jedna dla mnie. Możesz sobie wybrać. Czerwona czy biała? Jak nie chcesz? Nie oszukuj teraz. Proszę, wybrałem ci, dam ci białą. Pewnie jest pasta do zębów. Proszę. Dam wam kosteczki. Jakoś sobie to przetrenuję, bo mogę dodawać, pamiętam. Leaderboard. Żeby dodać, ty masz 1900, więc dam ci 100. Dobra, Klaudii dodałem. I jeszcze Evil tutaj. Brawo, proszę dziewczyny. Pierwszy konkurs zaliczony. Co 150? Każda fasolka jest wliczona w makro. Tak, tak. Dobra. Jak tłumaczy się motto Hogwartu? Jakie jest motto? Wiedza to prawdziwa magia. Nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. Rozejrzyj się zanim skoczysz. Nie no, wiedza. Knowledge is the real magic. No. The answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titillandus. Which magical creature is the only one to produce eggs through its... Co było? Nigdy nie łaskocz śpiącego smoka? Dobre. Podoba mi się to. Nie wiedziałem. Które magiczne zwierzę jako jedyne składa jaja za pomocą swoich ust? O kurczę. Jak znałem tego smoka? Kurde, ja chyba trafiłem gluta, fu. Aż mnie trzęsie. Jak znałem smoka? Popcorn miałeś? Jak popcorn? Miałeś ciemną. A nie. Ja wziąłem ciemną, a tobie dałem białą, bo się zlitowałem. Tak? A, dobra, to ten posąg. Teraz skumałem. Rzeczywiście. Bez kitu.
Masz rację. Dobra, który składa bazyliszek, myślę. The basilisk. That's incorrect. Kurde. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's three heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Kiedy to się kończy? Ile tych pytań będzie? Gdzie znajduje się szkoła magii i czarodziejstwa Ilvermorny? No właśnie, ja mam go sam zakończyć, czy on się... Nie wiem gdzie, ale już strzelam. Ilvermorny. Niech będzie, że w Puszczy Amazońskiej. The Amazon Rainforest. No. Ilvermorny is actually located on Mount Greylock. The American School was founded in the 17th century by Iseult Sayer and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Co to co? Jaki jest najpotężniejszy eliksir miłosny znany czarodziejom? Euphorii Verocitaserum. To to. Verocitaserum. Incorrect. Nie? The answer was Amatentia. Kurde. Amatentia smells different. Pamiętam, w Książę Pół Krwi Ron został potraktowany, miał być Harry, ale zerzał jego czekoladę. Are you interested in continuing on to the next round? Nie, już mi wystarczy. I'm dumb for this. I don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to try later. Później, na pewno. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Księga o natychmiastowej transmutacji. Ta księga ma zadanie dostarczyć wskazówek uczniowi pragnącemu poznać bardziej zawiłe rodzaje transmutacji. Profesor Weasley często poleca zaawansowanym uczniom jako lekturę. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Zajęcia. To gdzieś na mapie będą. Gdzie one będą? Here. Co czasu nie ma? Czasu nie mam? No też czasu nie mam na te quizy, bo wolę questy. Ale nie, spoko, że fajne, bardzo dobre pytania dają. Można się fajnych rzeczy uczyć o świecie Harry'ego Pottera. Pokazuje to, ile nie wiemy jeszcze na ten temat. No, część rzeczy też zapomniałem. To jest to, ja nie tu mam iść? A, ja przed klasą mam iść. Muszę poczekać. Czekaj, tak. Classes starty. A to ona przyleci zamieniona w sowę pewnie. A nie, myślałem. A. Tak, też można. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. Tak, wszyscy wyglądają tak basic, a ja się wyróżniam, taki jeden clown w klasie. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Lecimy. Czemu nie zrobiłem ruchu różdżką? Zazwyczaj... A, dobra. Łatwo. Beautifully done. Koniec zajęć. Pewnie będzie jakieś dla mnie dodatkowe. Transmutacja. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly,
excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand or subsequent search of the owlery connected to... Ona coś podejrzewa. Ja bym już jej powiedział. Powiem jej. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. Zmyśla. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you. Wypraszam sobie. Szukam deski ratunkowych w obliczu, gdyby Fig zdrajcą się okazał. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, I tak zmyślił. You are dismissed. No na koniec gry będzie egzamin. 3 strony A4, rozprawka. Mogę go przemienić? O! Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Żadna 60. 22 poziom. Kurczę. No to trzeba poboczne porobić w takim razie. Bombarda to może być mocarne do walki. Glacius. Przebij balony? Kurczę, to jest tyle zaklęć? Użyj depulsu na lewitującym wrogu. To jest dosyć łatwe, to mogę od tego zacząć. Nie wiem, co to jest descendo. Tak czy siak lepiej będzie wylecieć poza... poza Hogwart. Gdzieś to... Do lasu zakazanego? Te balony, nie wiem o co chodzi, jak je przebić, bo rzeczywiście mijałem te balony. Po prostu w nie... Nie wiem... Strzelić? Dobra, szukamy sobie bitki. O, tu coś już widzę. Proszę bardzo. Hello. Stop right there. Muszę zrobić co? Lewitującego wroga muszę odepchnąć depulsem, tak? Dobrze myślę. Użyj depulsu na lewitującym wrogu. No to cóż, lecimy. Okej, to może jeszcze jakieś zrobię. A jest, weź udział w zajęciach z wróżbiarstwa w trakcie dnia. O, wróżbiarstwo, fajnie. To coś na nich mogę jeszcze użyć? To nie. A, tu już takie bardziej porozmawiaj. O, alohomory nowe. Zanieś księżyce Demimoza Galdinowi 0 na 9. Okej, widzę, że tu może jeszcze balony poprzebijam, ale najpierw ich pobiją. Protego!
You may want to enjoy. You've heard quite. A, czekaj. O kurde. Ale mocarne to. Zamieniłem go w beczkę i go ubiłem. Nice. Dobra, sprawdzimy z tą miotłą i przebijaniem balonu. Przebij balony nad stacją Hogsmeade. Ktoś z was już przebijał balony? Bliżej jest Quidditch czy Hogsmeade? Chyba Hogsmeade. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Przebij balony nad stacją Hogsmeade. A co to jest Q? Przyspieszenie, przełącz prędkość lotu. Ale nie mam ataku. No dobra, i co? Jest balon. Mam w niego wlecieć? A, jeszcze fajnie było, jakbym trafił. A no! Ciu, dobra. Oko. Trzy. Jeszcze gdzieś powinny być. Tam, widzę. Jeszcze piąty gdzieś. Jest ostatni? Może jest gdzieś wyżej? Gdzie ten balon? O. Tu, widzę. Dobra, mamy to. Teraz dopiero widzę, że w dolnym prawym rogu jest taki pasek naładowania sprintu miotły. I że to się rzeczywiście zużywa. Myślałem, że można cały czas. Tak sobie myślałem nad tym Quidditchem, że rzeczywiście to byłoby spoko nawet, gdyby celowało się myszką i trzeba było trafiać do poręczy, rzucając ten kafel. I im dłużej przytrzymasz, ten masz naciąg, więc na bank zrobią Quidditcha, tylko nie wiem, czy w tej części jako DLC, czy już w tej kolejnej, bo były głosy jakieś, że planują na pewno kolejną część. No, w sumie pierwszy raz jestem tutaj na boju. Gdzie te balony? O, ktoś tam... Ktoś strzelał? Są tam uczniowie, dobra. Tam widzę balon. Ciekawe, czy są miejscówki z Harry'ego Pottera, w sensie jak latali wokół... O, jest! Beskitu! O to mi chodziło. Pamiętacie drugą część? Kiedy tutaj za Harrym leciał tłuczek zaczarowany przez... no, jak on się nazywał? Przez tego skrzata... Z Gretka. I Malfoy go tu gonił. Dobra. Gdzie jest ostatni balon? Bo nie widzę. No, ale bardzo fajnie, że dbają o takie szczegóły. Widzę balon.
O, miotłę jakąś dostałem? Wyzwania. Tutaj eksploracja. Przebij balony. Nagroda, wygląd miotły. A, to tylko wygląd. Powiększony inwentarz. Dopiero w tym momencie to skumałem. Wygląd wyposażenia. Strój kąpielowy poszukiwacza tajemnic. Baseniary w Hogwarcie. Czapka. Kapelusz konstabla. Dobra. Pół boiska, no. Pamiętam wtedy to zaklęcie, jak Harry oberwał w rękę tym tłuczkiem i ten Gilderoy Lockhart chciał mu naprawić rękę i coś tam brachiam i Mendo i zrobił, że nie miał kości i tak wygięła się do tyłu. Okej, okay, idziemy na jakieś poboczne trzeba zrobić kilka, ale bym zrobił takie jakieś fajniejsze. Może to, co zacząłem, że to wróżbiarstwo akurat na koniec streamka na dzisiaj sobie wróżbiarstwo odwiedzimy. Otwórz wewnętrzne oko i zobaczysz swoją przyszłość. To jest gdzie? Jeszcze nie byłem w pracowni z wróżbiarstwa. Ostatnie ciasteczko chińskie z wróżbą, jakie jadłem. To była. Aha, w ogóle to też była śmieszna sytuacja, bo Klaudia kupiła albo dostała gdzieś. I ona otworzyła, miała karteczkę, ja otworzyłem i nie miałem karteczki. Także nic mi nie było przepisane. Ale za drugim razem? Tak, to jakoś później też udało się załatwić takie ciasteczko. To. W drugim miałem, że co? Kuj żelazo, póki gorące. Albo nie, tak, coś w tym stylu. I łap byka za rogi. Nie przewidziałem wcześniej, jak będę się nudzić na zajęciach z wróżbiarstw. O, z kart! Myślałem, że z kuli będziemy wróżyć. No tutaj hazard widzę, tutaj jest krupier. Wróżę z kuli. Ponurak. 100%. A ja tam z tyłu jestem. Rozmawiam z jakąś dziewczyną. Co to ma być? Nie uczę się. What do we have here? Oh, to w nocy. Those assignments were challenging enough for you. I've completed all of my tasks, Professor Onoi. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? O kurczę, co widzę w swojej przyszłości? Triumf, zagrożenie, widzę potęgę, bo ja wiem. Myślę, że zagrożenie. I can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself. Even now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is
any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Crescendo. Co you robi to zaklęcie? Now, why not practice the new spell on the training dummy? Pani Mudivo Onai, z ramienia profesora Blacka, czyli to jest dyrektor, mam zaszczyt... jako wicedyrektorka zaoferować pani posadę profesor wróżbiarstwa w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwarts. Nasze grono profesorskie jest podekscytowane perspektywą współpracy z panią. Prosimy o jak najszybszą informację o pani decyzji. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam, Matylda Weasley. Pewnie odpisała, zanim dostała list, bo tak przyszłość poznała. Descendo. Które to? Dobry wieczór. Akurat na końcówkę wpadłeś. Descendo. A, to takie uderzenie o ziemię. Czyli takie ogłuszenie Descendo. Całkiem spoko. Co tu jeszcze mamy? O, 21 poziom. To jest bliżej niż dalej. A ja mam poziom, który... 20, połowę 20. Mam jeden nowy punkt. Luzik. Akurat nic wielkiego się aż tak nie działo. Chociaż fabuła całkiem spoko ruszyła do przodu. Co tu mogę mieć? Trafienie unoszące się w powietrzu przeciwnika za pomocą zaklęcia podstawowego napełnia licznik szybciej. Co to? To odbija. Unik przed atakiem nie jest uwagi napełnia licznik strasznej magii. Dobra, to jest spoko. Chyba wezmę unik. Jeszcze myślę, jedną poboczną mogę zrobić, bo one dosyć szybko idą. Wróć do Madame Kogawy. Wszystkie balony... A, to przez te zbicie balonów. Będą jakieś zaklęcie Glacius. Tylko co ono robi? To jakby zamrażało coś? Gdzie to jest? A to jest chyba ta profesor od latania na miotle. Tak mi się wydaje. How did you get on with those tasks? Tak, chyba ona. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Jaha. Miotły, na miotle super się lata. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. A to Black zakazał? With those tasks out of the way, let us get started. Co za ten? Czup. Pay attention to your wand work. Czemu zakazał Quidditcha? Black jeszcze jest dyrektorem? Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. Glacius, gdzie to jest? Tu. We're taking it out into the world. Revelio. Glacius. There you go. Catch him quickly. Dobre, jak tak stunuje, to całkiem fajne. Za dużo wypadków było. No przecież to jest sport kontaktowy, wiadomo, kontuzyjny mocno. Zresztą czarodzieje, oni ogarniają takie złamania. Droga Madame Kogawo, piszę w związku z decyzją profesora Blacka o odwołaniu rozgrywek Quidditcha. Jak pani wie, moim największym marzeniem jest dołączyć do profesjonalnej drużyny Quidditcha, a to zaprzepaści moje szanse. W każdym razie znacznie jest mniejszy. Profesor Weasley nalega, że w tej sprawie muszę zwrócić się do dyrektora, a tymczasem zachęca do treningów indywidualnych. Wymyśliłam dla siebie wymagające ćwiczenia indywidualne, ale trening na boisku to co innego, nie do zastąpienia. Czy mogłabym prosić, żeby porozmawiała pani z dyrektorem lub profesor Weasley? Jeśli zmarnuję cały ten rok, moje życie legnie w gruzach. Dziękuję pani profesor. Imelda Ryers. Pewnie jakaś dobra zawodniczka.
droga Madame Kogalo. To wspaniałe wieści, że dołączy pani do naszego gremium w Hogwarcie jako nowa instruktorka latania. Zaryzykuję stwierdzenie, iż praca w Hogwarcie będzie przebiegać mniej intensywnie niż nasza przygoda przy porcie Yokohama, ale nigdy nie wiadomo. Nie mogę się doczekać spotkania. Tymczasem, jeśli ma pani jakieś pytania, proszę się nie wahać i wysłać sowę. Ciepło pozdrawiam, Matylda Wesley. Tu wszystko zastępca dyrektora ogarnia, Wesley, a dyrektor co niby robi? Szara eminencja. Kurczę, przydałyby się nowe te alohomory. Tak? Nie pamiętam, bo może gadałem wtedy. A ten to tu. To są do pogadania? Zanieś księżyce de Mimoza, ale ja chyba nie mam aż tyle księżyców. Niedola skrzata domowego. Smyk chce ze mną porozmawiać w pokoju życzeń. A czekaj, właśnie. Muszę patrzeć, jaki jest sugerowany poziom, bo pewnie im wyższy poziom, tym więcej expa, nie? O! Albo tutaj. Przecież tutaj rzeczywiście stoję i tu jest ten. Do pogrania. What are you doing out here? Dobra, już challenging you to a game of Summoner's Court. Court przywoływacz. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Jaha. I'm in. Let's do it. Brilliant. Summoner's Court. The ever-changing game. Moje niebieskie. Tak. O kurczę, jak bandy. Te grzybki bardziej jak w pinballu. Come on, Neander. Uff. Przypisz Akio. Dobra. Teraz tak. To się klikało i przytrzymywało? Akio. Muszę pójść odkliknąć, dobra. Yes! That was one for the ages. To było epickie. Odbijeć się? Odbijeć się. A może nie? O ty! Try to beat that. Patrz teraz. Zrobimy taki myk. Akio! Nie. Yes! Myślałem, że odepchnę go. Co fartowny? Wszystko wyliczone. Ej! Ło, już myślałem, że mi zbije. Dobra, jak na razie stówka, więc teraz tylko nie zepsuć tego. Jakbym tak... O, właśnie. Oj, za mocno. Aj. A myślałem, że jego uda mi się zrzucić. Co? Oboje mamy po stówie? Tie game. At least you didn't beat me. Co? A no rzeczy... We should have bet a few galleons on that round. Kurde, nie powiedziałem. Nie, chociaż nie, ja go muszę pokonać. Jeszcze raz. Game for another round. Grand. You could use the practice. Kurde. Tak dobrze szło, teraz ja zacznę? Summoner's Court. Nie, on. Ever-changing game. Tak. Ciekawe, czy on randomowo tak trafia? Patrz, jaki kozak. All in the wrist. Kurde, bo nie wypchnę takiego kuli mocno. Akio. Dobra, nie jest źle. That was one for the ages. Akio. On puścił już, nie. Teraz puścił. Try to beat that. Kurde,
Kliknąłem dwa razy, ale zrąbałem. No, się odwaliło. Czy ja to jeszcze mam szansę wygrać? Tak. Kurde, nie. Będzie znowu remis. Fuck. Chyba, że... Kurczę. Mogę zejść z tego? Nie. Dobra. Lipa. Jak on tak fajnie to w bok pociągnął? Dobra, nie ma co. Robimy... Kurde. Bo tu zepchnę swoją. Gdyby tak... No, tylko którą? Jak? No bo tutaj jak popchnę, to moja też spadnie. Dobra, próbujemy tu. Sinusa. Musiałbym, nie wiem, jak wyliczyć. Dobra, nie wiem, jak on to w lewo skręcił. No i właśnie, tak to się kończy. Lipa. A wygraj sobie. Nie lubię tej gry. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Pal gumę. Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're... Nie bawię się z tobą. Inna misja. Idę porozmawiać z Sebastianem. Jak? Ja nie mam misji aktualnie. Albo to jest śledzenie niedostępne. Musiałbym po prostu go znaleźć, tak? No to nie. Porozmawiaj z Imeldą Rice na boisku Quidditcha. Ze smykiem. Dobra, idę ze smykiem. Co jest? No akceptuję to. Śledzenie postępu jest aktualnie niedostępne. Ukończ lub przerwij obecną misję. No to... Co? Idź do tablicy kortu przywoływaczy? Ktoś szuka nowego przeciwnika na korcie przywoływaczy. Aha, bo to już zacząłem to, co muszę skończyć. Dobra, ostatni raz próbuję na dzisiaj. Let's play Summoner's Court. I'm in. No już teraz muszę go poglądać. The ever-changing game. Dawaj. Kurde, zaczyna w dobrym miejscu. No i patrz, kliknąłem czwórkę. I nie chwyciło mi. Teraz chwyciło. Olipa! No już... Kurde macie. Co? Czy to widział? No szukuję jak nic. Nie, no nie, no nie może tak być. Jak odbiła się i on trzymał? Jak moja się raz odbiła... Kurde, aż bym zrąbał jeszcze gorzej. Missed the mark a bit on that one. Akio. No nie ma szans, to jak już to przerwać? Dobra. No i od razu urywa ją. Didn't think you were a match for me. Awada Kadawra by się teraz przydała, nie powiem.
Dobra. Muszę go pokonać. Dawaj jeszcze raz. I'm game for another round. Grand. To dopiero jest pierwsza runda jakaś. Potem pewnie jeszcze kolejne są. Summoner's Court. The ever-changing game. No wyskitu, na niego to bym rzucił. Nie dziwię się. Ty, a tu się za każdym razem chyba inaczej układają te? O, fajnego, dobra. Dobra. Za mocno, cholera no, nie umiem w to. Co tam jest? To on niesie. Zwoje. Muszę puszczać na 30, żeby przynajmniej na... No dwie pięćdziesiątki już. Kurde. Teraz skuś babo na dziada. That was one for the ages. Akio. O! No! Try to beat that. Szlak nie trafi. Akio. To nic nie da. Ja no nie mogę no. Jak ktoś nie chce tego oglądać, niech tego nie ogląda, ale ja już muszę go pokonać. Nie będzie mi się chciał na następnym streamie do tego wracać. Summoner's Court. Chyba, ja już rozumiem te memy, bo widziałem memy z tym. Ole bym ci za tą zagrywkę normalnie. Klaudia poszła się kąpać. Wow. Dobra, przynajmniej nasze dwie spadły. I co teraz? Łysoci? Teraz on wymyśli. Dobrze! Teraz, żeby mi tylko została. O, dobra, wiem co zrobię. Zrobię to, co on tutaj delikatnie. Już! Oh yeah! That was one for the ages. Oh yeah. Ej. Dobra. All in the wrist. Teraz wystarczy, że cokolwiek. Puść mnie. Co się stało? Dobra, wystarczy, że na zielonym zostanie. Ale jak to spieprzę, to będzie lipa. Dobra, wygrałem. Tak? Czy nie? Well done. You beat me. Yes! No. Nienawidzę tego kortu. Bit of good luck. That's all. Ty. To nie było szczęście. I'm not lucky. I'm simply better than you. Nawet blisko nie było. All right, fine. All right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Cheers, darling. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. Byleby expo było za to. Pozdro po ćwiczbyku. Spoko exp za to. Drugi raz bym zawalczył z kimś teraz jeszcze na szybkości, jeśli by był, ale już chyba nikogo nie ma. K-
Kurczę, te alohomory nowe by się przydały, ale no, musiałbym poszukać tych... To ze smykiem może jeszcze na szybkości zrobię. To jest w pokoju życzeń, jeśli się nie mylę. Tak? Czy nie? Smyk. To był... no. Skrzat. Deke would like to talk with you when you have a moment. Temat krosna? Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Co to jest? Wygląda kozacko. Figurkę smyka. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. Hedwiga też spoko. Perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Zizuś. Dobra, lecę po Zizusia. Leave it to me. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Dobra, zrobię ten quest i starczy. To jest tak syndrom jeszcze jednego questa. Nie mam iść. Ja nie miałem iść po to? Wow. Ale fajnie. Cała wyspa? A nie mogę tu latać, kurczę. Znajdź jaskinię. A, czyli to w ogóle chyba jest poza Hogwartem przecież. Tak, o, to nawet całkiem daleko za Hogwartem. Ano. Nie do laskrzata domowego. Gdzieś tu blisko to będzie tu. Nie, bo to jest grobowiec. Tu. W jednym jest lepszy ten hipogryf, bo on ma chyba nieskończoną staminę, nie to co różdżka jakby. Nie to co miotła. This place has seen better days. Co to? Likely this astronomy table will be best used when it's dark. A, po zmroku, dobra. To nie teraz. A, bo on chyba w ogóle nie ma takiego sprintu jak... A nie, ma, bo macha wtedy skrzydłami. Nie, a może nie ma. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Protego! Co to? Co tam się dzieje? Aha.
Incendio! Kto tu się awanturuje? Już nikt. Dobra, jazda z nimi. Podoba mi się to zamrożenie, jest całkiem spoko. Chyba taką sobie konfigurację wezmę, chociaż wypróbuję może coś nowego, bo Descendo mam nowy. I transmutacja. Może nie na wszystkich mogę transmutować, więc może na razie nie. Jaskinia Prządek. A, no czyli tych pająków. Extreme Danger. Confringo. Revelio. Zyzusiu, pomyliłeś się o trzy fiolki. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że moim wiernym klientom zabraknie eliksiru zmniejszania Seamusa. To głupia pomyłka, dlatego przez tydzień nie dostaniesz jedzenia. Oczekuję też, że sam wymierzysz sobie odpowiednią karę. Kiedy wrócę po następną dawkę, dostawę, najlepiej będzie, jeśli zamiast twojego idiotycznego uśmieszku zobaczę zakrwawione bandaże. Jeśli nie zrealizujesz swojego kolejnego kontyngentu plus 5 dodatkowych fiolek, stracisz nie tylko przywileje żywieniowe. Ciągające zaklęcie. Tobbs's master is awful. Czyli to jest takie do ściągania w dół, tak? Revelio. W sumie. Odzyskaj Zyzusia. Tobbs? Tobbs? Obs? Deke sent me. Are you in here? Co, ktoś tu jest mocny? O kurde, oni są czerwone. Ja może mam coś nowego? Tu nie. O, tu mam nawet niezidentyfikowany. Kaszkiecik. Tu mam coś nowego jeszcze. 43, to już więcej. 41, 47, o, to miałem. Petrificus Totalus Shield. A różka chyba już nic nie dawała. Ale fajnie wygląda. Dobra, zobaczymy z tymi pająkami, bo coś widzę, że one mocarne są. Strzelec kolczasty. A, nie, myślałem, że będą silniejsze. Patrz to. Ło, a ten się skończył. Confringo. I believe you are ready to learn arresto momentum. Arresto momentum. It allows you to freeze objects or people in midair. Revelio. And then come and see me. Confringo. Confringo. O, chodź tu, chodź tu. A ty robiłaś, Ania, tą misję? Glacius, Confringo. Revelio. Revelio. Jest za mną? Tak. Protego. Revelio. Looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. No, na 100%. Nie, na 100% sobie chyba odpuszczę. Jakoś nie mam aż takiego hype'u, żeby ją robić na 100%. Chociaż jest fajna, ale... Jakoś nie bardzo. Fajny finisher.
Sama gra długa pewnie i tak jest. Revelio. Ja już też z jednej strony nie chcę tak przeciągać tej gry. Confringo. Staram się po prostu główną fabułę Revelio poznać. Descendo. Glacius. Confringo. Descendo. Znaczy, takie znajdźki, nie wiem, ostatni raz z takimi aż znajdźkami grałem chyba w jakimś MMO, ale w tego typu grach, takich RPGach, chyba aż tak znajdźki nie. Jeszcze w Wieśku rozumiem, misje poboczne, fajne, ale jakieś znajdźki, że tam szukaj kul, jakiś kartek, coś tam, to aż tak, to chyba nie. Revelio. Wydaje mi się być tego strasznie dużo. O, od razu, teraz mi się przypomniało, takie dużo znajdziek było w Lost Arku. Tam pełno było tego, jakieś te zielone roślinki, coś tam. Trochę tego było. Nie mówię, że to było złe, ale... No ja wolę fabułę tutaj akurat. Jazda, gdzie jest ten... Ooo! O, zamroziłem ją. Confringo. To jest, to jest. Descendo. Confringo. Ho, ho. Matrona kolczasta. Aj. Panie, jeśli szukasz Zuzusia, to wygląda na to, że wysuszył już wszystkie pijawki i musi się przenieść głębiej do jaskini. Zuzuś ma nadzieję, że pan poczeka na jego powrót, to zbyt niebezpieczne, aby szedł za nim. Proszę, niech pan uważa na pająki. That didn't sound particularly reassuring. Glacius. Aj. Confringo. Descendo. Accio. Poleciał. Revelio. Confringo. Ale muzyka fajna tutaj leci. Taka dramatyczna. Czyli Zuzuś się schował gdzieś na dole jaskini. Och. Ciary aż idą, jak te pająki tak łażą. Pamiętaj, jeśli ktoś czegoś chce się dowiedzieć, podążaj za pająkami. O! Oh shit! Akromantula! To jest jak Rogogon, czy jak on? Aragog. Tak, Aragog. Dobra, inny zestaw zaklęć. Ich tu jest dużo. Przyciąganie mi się tu nie przyda, bo same do mnie przyjdą. Może depchnięcie w razie czego. Wow, wow, wow. Co to? Skąd to? Confringo. A, że ją ściągam na dół, to... Ło! Mówisz? No to próbujemy. A, to pewnie jak będzie w locie. Ja chcę ją... O, właśnie. Co ona robi? Ojej.
A wbiłem, no, wbiłem ją w ziemię, bez kitu. O, fajny, dobry, dobry tip, Ania, dzięki. Palcie się! Ty małe poczwary. O, prawie mam 2-1 level. No, dobra walka była. Tak, okaże się, zabiłeś Rogogona. Aragoga. Skąd ja przyszedłem? Chyba stamtąd. Mamy jakąś znajdźkę. Geometryczna peleryna rodu. Aj. Odbij piskle. Jakie piskle? Pewnie tutaj będzie może Feniksa piskle albo coś. Revelio. Po tej drugiej stronie? Czy co? Ja zatoczyłem kółko? Tak. Co ja najlepszego zrobiłem? Może muszę zeskoczyć? Nie. Pomyliłem drogi. Zyzusia już tam właśnie. Zyzuś! A, czyli tam nie byłem, dobra. Szkumem. Myślałem, że z góry zeskakiwałem do tej akromantury. Confringo! Jezus, nie żyje? I have a feeling that house elf is Tobbs. Panie, jeśli znajdziesz ciało Zyzusia, to znaczy, że wielki pająk to dla Zyzusia zbyt wiele. Zyzuś cię zawiódł i zasługuje na taką karę. Zyzuś jest słaby, śpiący. Zyzuś musi. Bez kitu, on zginął. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. O kurde. No tego to się nie spodziewałem. Damn. Szkoda. No, smutek. Można nic zrobić? Incendio. Confringo. Czemu to się nie zapala? Lipa, no cóż. Nic więcej nie zrobię. Pomściłem go przynajmniej, bo zabiłem tego pająca. Muszę to zniszczyć. A jak to zniszczę, jeśli nie mogę wodzie czarować? To, że tędy. Reparo na Zyzusia. O! Skrzynia. That table looks familiar. Tak. Seems I'm back at the entrance to the cave. Szanuję za taki level design, że można fajnie wrócić do punktu wyjścia. Zawsze fajnie działa. Dobra, wychodzimy. No niestety, no smutek. Nie udało się Zyzusia uratować. Zyzuś tutaj, no,
służył nie tym, co trzeba, ewidentnie. Powiedz Smykowi o jego przyjacielu. No, i akurat jest 9:30, także już wystarczy 3,5 godziny grania. Całkiem tak daleko jestem, mam wrażenie. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. Chyba, że mu nie powiemy. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders jak in the end. Gone? Oh my. He's dead. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. All right, no smutno. Dobra. Dawać poją. Także będzie można już zacząć nowego streama w czwartek. Od questa. Głównej linii fabularnej. Dobra, na dzisiaj tyle. Nowa misja, dziennik, okej. Okay. Mam nadzieję, że wam się fajnie oglądało. Na pewno zawody będą do zapamiętania z tą kulą. Straszne to było, będzie mi się śnić to po nocach. No i fabuła, naprawdę fajna. Dobra, lecę. Na razie, do następnego, wstępnie w czwartek. Jeśli coś by się miało zmienić, no to będzie to tutaj w informacji na Twitchu. No i... zapraszam do klikania tam na YouTubie też, co wrzucam to, bo się to im więcej będzie klikać, tym częściej więcej będzie odwiedzane. Na razie.